Pani Kamilo, witam serdecznie. Zapinamy pas. Dominika Długosz, zawsze. Miło mi. Pani Kamilo, no, wygrał Donald Trump. Człowiek o niezwykle konserwatywnych poglądach na prawa kobiet, na prawa człowieka i na prawa rozrodcze. Mm-hmm. Czy to jest fala konserwatyzmu, która nas czeka? Czy to jest... To może być taki symptom, to może być okazanie tendencji, to może być też ostrzeżenie. Nie musi się tak skończyć w Polsce. Natomiast to jest też ważna lekcja, która mówi nam, nie można łatwo popadać w taką konstatację, że teraz trzeba porzucić wszystkie te postulaty, o których się mówi, że są światopoglądowe, obyczajowe, typu na przykład dostęp do aborcji. Natomiast trzeba je umieścić w szeregu innych rozwiązań. To znaczy rządzący od bardzo dawna zaniedbali kwestie socjalne, ale też bezpieczeństwa, ale też godności człowieka. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o jakichś takich prostych jałmużnach społecznych, socjalnych, ale o rozwiązaniach systemowych, to znaczy... No nie, rozwiązań systemowych to u nas nie ma po prostu. Nie ma mieszkań, nie ma takiej godności człowieka pracy wystarczającej, nie ma też godności w szpitalach. I nie mówię tu wyłącznie o aborcji, chociaż aborcja jest takim świetnym emblematem tego. To znaczy to, co przeżywają kobiety, które są dzisiaj w ciąży i w których tych ciążach się pojawiają jakieś komplikacje i co one słyszą od lekarzy, na przykład my nie jesteśmy mordercami, proszę urodzić i oddać do adopcji, proszę nam nie zawracać głowy, to nie jest nasz problem, co my tu możemy zrobić, my jesteśmy od rodzenia, a nie od pomagania w tym, co pani tu sobie wymyśliła, a czasami kobiety chcą się po prostu pożegnać na własnych zasadach i te ciąże przerwać, czasami muszą ją przerwać z uwagi na zagrożenie swojego zdrowia. Ale każdy z nas przeżył coś podobnego też w innych, podejrzewam, przypadkach, tak? W innych problemach zdrowotnych, więc ta konieczność odzyskania godności na różnych polach jest bardzo ważna, ale nie na takiej zasadzie, że politycy dają nam łaskę. Politycy się łaskawie zgodzą na przesunięcie lekko w te czy we w te, tylko że nie ma takiego myślenia, że to państwo należy do nas, ten kraj należy do nas i nam się pewne rzeczy po prostu należą, ale w taki porządny sposób, Pani, nie taki Pani Kamilo, jak plaster na ranę. Ja zapraszam do rozmowy z Markiem Sawickim i przekonania go, że się nam coś należy w sprawach praw rozrodczych. To jest bardzo... bardzo rozczarowujące, kiedy widzę, że PSL uczynił sobie taki order męstwa z tego, żeby rzeczywiście szczycić się pewnego rodzaju pogardą dla nie tylko kobiet, ale też ich partnerów, ich rodzin. Bo ja bym chciała, żeby on się skonfrontował z tymi parami, które przychodzą do nas, do Fundacji Federa, które przeżywają duże dramaty rodzinne. To są rodziny, które już są w żałobie, a dodatkowo jeszcze czują, że ten system ich wpuszcza w taką sytuację kafkowską, po prostu są odsyłani od jednego szpitala do drugiego, taki papierek, to złe zaświadczenie, to zły formularz, aż się czas skończy, ale przede wszystkim się też cierpliwość i taka jakaś energia życiowa skończy, ci ludzie po prostu się załamią, powiedzą, nie mamy wyjścia. Ja myślę, że po prostu poseł Sawicki nie był nigdy w takiej sytuacji, nie był nawet blisko takiej sytuacji. On troszeczkę nie wie, o czym mówi. On bardzo operuje dużymi abstrakcyjnymi pojęciami. Wie pani, to jest tak. Marek Sawicki jest przykładem spersonifikowanym tego, co się dzieje po tej konserwatywnej stronie polskiej sceny politycznej. Ale tych przykładów jest naprawdę więcej. I oczywiście ja nie mówię o Konfederacji, Prawu i Sprawiedliwości, bo to jest oczywiste, ale w PSL-u też jest więcej ludzi, którzy myślą bardzo podobnie. Sawicki po prostu to wyraża. I znowu wróciła ustawa o depenalizacji pomocy przy terminacji ciąży. Ja nie mam żadnej pewności, a umiem trochę liczyć, czy ta ustawa przejdzie przez ten Sejm, kiedy kolejny raz będziemy nad nią głosować. Nikt nie ma takiej pewności, ja też jej nie mam. Przyznam się, że już przestałam pokładać nadzieję, a nawet mam taką perwersyjną myśl, a co jeżeli po raz kolejny dzisiaj ta ustawa przepadnie, ale już przepadnie w taki już druzgocący sposób, bo dzisiaj nie będziemy głosować, Sejm nie będzie głosował nad jej uchwaleniem czy nie, tylko w ogóle znowu wysłaniem do komisji. Tak. Więc jeżeli ona dzisiaj przepadnie, zostanie odrzucona, a wiemy, że głosowanie będzie dzisiaj od razu po dyskusji, więc się dzisiaj po godzinie 16:30 dowiemy,
to może to jakoś pobudzi społeczeństwo i ten nacisk będzie większy, bo mam wrażenie, że my się zaczynamy jako społeczeństwo trochę urządzać w tej złej sytuacji. Przez to, że rząd, jeden czy drugi, zrzuca tę odpowiedzialność na organizacje pozarządowe, na aktywistki, na jakieś oddolne sieci wsparcia, na zagranicę, to trochę my przejmujemy w coraz większym stopniu, ja też widzę to po Fundacji Federa, te obowiązki, my zaczynamy działać jak szpital. Nawet otworzyłyśmy Centrum Zdrowia Federa, ale dlatego, że chcemy podnieść jakość opieki ginekologicznej tak w ogóle. I my stajemy na głowie, żeby każdą kobietę, która do nas zwraca się po pomoc, się z nią zaopiekować, żeby nie zostać jej przez pomoc. No dobra, ale rzeczywiście, rozwiązujemy te problemy, ja ale tak się nie bardzo może denerwuję, działać. Jak słyszę coś takiego, bo bardzo przepraszam, ale od tego jest państwo polskie. My tu nie rozmawiamy, ja to powtórzę, żeby wszyscy państwo zrozumieli. My nie rozmawiamy o liberalizacji prawa do aborcji. My nie rozmawiamy o przyzwoleniu czy tam ustawowej zgodzie na aborcję bez ograniczeń, czy jak lubi to nazwać prawica na żądanie. My rozmawiamy o tym, żeby mąż, który zawiezie kobietę do kliniki, nie poszedł siedzieć. My o tym rozmawiamy. Tak, to są sprawy takie, jak mojej klientki niedawno zapadł wyrok w pierwszej instancji, która siedziała na ławie oskarżonych, która po prostu pomogła swojej kuzynce. Kuzynce, która jest w kryzysie bezdomności, bezrobocia. Pierwsze dziecko zostało jej sądownie odebrane, a druga ciąża była wynikiem przemocy seksualnej ze strony jej toksycznego partnera, który ją również bił i ona to zeznała w sądzie. Mhm. Sąd usłyszał, że ta ciąża, którą ona usunęła przy pomocy swojej oskarżonej kuzynki, to był najprawdopodobniej wynik gwałtu, że on po prostu przychodził i brał, bo uważał, że mu się należy. I ta kuzynka powiedziała, że to ja powinnam siedzieć na tej ławie oskarżonych, to ja miałam tę aborcję, to ja tak zdecydowałam. Oczywiście sąd tu się godnie zachował, powiedział, że pani nie jest karana i w ogóle to nie jest przedmiotem sprawy. Natomiast absurd, przedmiotem kuzynka sprawy kuzynce jest pomoc. Jest pomoc, jest jakaś miłość siostrzeńska, jest jakaś empatia, solidarność i też jakieś więzy rodzinne. I takie procesy cały czas trwają, więc rzeczywiście to prawo jest potrzebne, ale chcę też powiedzieć więcej. Może tutaj trochę inaczej niż pani redaktor. Ta dekryminalizacja jest szalenie potrzebna, ale prawda jest taka, że my też potrzebujemy tej liberalizacji samego dostępu do aborcji i zmiany nie, znaczy, żeby nie było, filozofii. Żeby nie było wątpliwości, też tak uważam, ale wiem, że ta dyskusja jest dyskusją potwornie trudną. Już nie tylko rozmawiamy tutaj o 30 posłach PSL-u. Rozmawiamy tak. również o wielu posłach Polski 2050, czy nawet niektórych posłach Koalicji Obywatelskiej. I wiem, że ta dyskusja będzie jest przed nami i będzie o niebo trudniejsza niż ta o depenalizacji, która wydawała się nam wszystkim dyskusją właściwie zamkniętą, bo przecież któż mógłby się nie zgodzić? No to mamy listę tych, co się nie zgodzi. To, co mogłoby uczynić ją łatwiejszą, to taka moja podpowiedź dla polityków, polityczek, to żeby umieścić te kwestie aborcji, to wracam do mojego pierwszego zdania, wśród innych propozycji, dlaczego cały czas słyszymy o tym, że politycy spotykają się z lobbystami, albo w ministerstwie są lobbyści związani z rynkiem deweloperów, albo jakichś firm tytoniowych, a nie ma właśnie porządnego programu dewelopera państwowego, który wybudowałby mieszkania po właściwej cenie, nie spekulując tymi cenami, nie zawyżając ich sztucznie i jednocześnie powiedzieć, budujemy wam domy, bo chcemy, żeby wasze rodziny się rozwijały, żebyście mieli gdzie mieszkać ze swoimi dziećmi, żebyście mieli ich jak najwięcej, jeżeli tego chcecie, ale z drugiej strony wiemy, że nie wszyscy będą tego chcieli, nie wszyscy będą tego potrzebowali, w tym sensie, żeby się reprodukować i mieć tych dzieci dużo, w związku z tym oddajemy pewne kwestie prywatne jako państwo, wasze ręce, nie wtrącamy się jako państwo, może ten interwencjonizm również światopoglądowy, zaszedł za daleko. Ja mam wrażenie, że to było przyczyną odsunięcia PiS-u od władzy, że jednak PiS zaczął zaglądać pod kołdrę, zaczął dyktować ludziom, jak mają żyć, kogo mają kochać, albo ile mają mieć dzieci. I to doprowadziło też do śmierci kobiet. Natomiast jeżeli pójdziemy też za daleko, w tym sensie, że radźcie sobie sami, a państwo nie jest od tego, żeby wam dać cokolwiek, to myślę, że będzie też odwrót od obecnej koalicji rządzącej. Myślę, że ponownie wygra PiS. O, właśnie. No bo dlaczego mieliby wybierać tych, którzy się niewiele różnią, a PiS przynajmniej dawał poczucie godności i tego, że ludzie są ważni. Ja tego teraz nie czuję z żadnej strony. Ani nie czuję po stronie tych, którzy głosowali. Znaczy, nie czuję takiego godności dla osób, które głosowały na tę koalicję, ale nie czuję też tego uhonorowania czy respektu dla osób, które nie głosowały, a których
też głosy, czy nie wiem, jakiekolwiek chociażby akceptacje trzeba zdobyć w końcu, żeby PiS nie wrócił do władzy. Czy, bo powiedziała pani, zaczynamy się w tej rzeczywistości urządzać i zaczynamy... No nie chciałam powiedzieć ostrzej, tak jak Kisielewski kiedyś powiedział. Zaczynamy się w tej rzeczywistości urządzać. Czy jeśli po raz kolejny kolejna ustawa z tych prawno-człowieczych zostanie przez Sejm odrzucona, ja nie mówię w ogóle o sytuacji, że zostanie podpisana czy nie przez prezydenta, bo na razie nie miał co podpisywać, więc tak. Nie ma o czym się gadać. W żaden sposób. To czy pani zdaniem zaczną się znowu strajki kobiet? Niekoniecznie. Myślę, że właśnie tutaj będzie dużo większe zaskoczenie przy urnach. To znaczy, politycy nie zobaczą społeczeństwa na ulicach, bo też ta formuła protestowania się trochę wyczerpała. Ludzie też nie mają siły. No, żyjemy też w czasach wojennych i no, ludzie muszą jakoś zabezpieczać swój byt i tę energię zachowywać. Natomiast myślę, że już przy najbliższych wyborach prezydenckich mogą się gorzko przekonać negatywnie in minus, że ludzie po prostu stwierdzą, ta władza sobie nie radzi, ta władza nic nam nie daje, ta władza nawet nie daje nam poczucia do jakiejś satysfakcji czy zwycięstwa, bo też trzeba pamiętać, że jeżeli jakaś ustawa zostanie, ta prawno-człowiecza uchwalona, tak jak było z in vitro, jakie to było tchnięcie jakiejś takiej nadziei czy dobrej energii w społeczeństwo, nie można tego nie doceniać. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Tak jak Trump powiedział Make America Great Again, on sprzedał pozytywną historię, której ludzie pragnęli w swoim życiu, o której chcieli być bohaterami. Myślę, że tak samo jest z Polakami. Jeżeli ciągle jest nie, PSL ciągle leci na negacji, to myślę, że nic dobrego z tego nie będzie, bo to tylko właśnie odsuwa ludzi od tego typu polityków, którzy zamiast przywracać godność i pozytywną wizję przyszłości w bardzo trudnych czasach, no niestety mówią, nic wam się nie należy i my tutaj jesteśmy tymi, którzy od jednego naszego przyciśnięcia wasz los... No trochę tak jest. Tak jest. I wybieramy i oni tam sobie przyciskają. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Kamila Ferenc, Fundacja Federa.